Jezus, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbonu. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Wczoraj, w pierwszą sobotę miesiąca, wybrałem się wraz z dziećmi z trzecich klas do dwóch sanktuariów Matki Bożej w Piekarach Śląskich i w Rudach, aby oddać ich życie, ich przygotowanie Matce Bożej. Kiedy wróciliśmy, wszedłem do swojego pokoju, otworzyłem Słowo Boże, aby przygotować kazanie na dzisiaj. Przeczytałem tę Ewangelię o wdowie, która wrzuciła, choć bardzo małą kwotę, tak by się wydawało wszystkim, to jednak jej dar był największy i najcenniejszy. Przeczytałem też fragment z Księgi Królewskiej o proroku Eliaszu, którego uboga wdowa, która naprawdę wraz z synem, można powiedzieć banalnie, klepała biedę i była pewna, że niedługo wraz z synem umrą z głodu, oddała wszystko, co miała do jedzenia, aby nakarmić proroka, Bożego posłańca. Zaufała Panu Bogu i Jemu, że nic złego się nie stanie, kiedy odda wszystko. I kiedy zacząłem zastanawiać się nad znaczeniem tego słowa i tego dzisiejszego przekazu, stanął mi przed oczami pewien obraz i scena, kiedy wsiadaliśmy z dziećmi do autokaru. Każde z nich było przeprowadzone przez rodziców. Jedna mama, trzymająca na ramionach swojego syna dłonie, spojrzała mi w oczy i powiedziała: Proszę księdza, oddaję w księdza ręce i pod opiekę mój największy skarb, mojego ukochanego syna. Proszę go pilnować. Kiedy stanęliśmy przed obrazem Matki Bożej Pokornej w Rudach, powiedziałem o tym wszystkim dzieciom: jesteście największym skarbem swoich rodziców. Wielu z nich powie: jesteście całym ich światem. Nie zamieniliby was na żadne pieniądze świata, za nic. A ja dzisiaj chcę ten największy skarb oddać całkowicie Matce Bożej. I mam nadzieję, że ani mama tego chłopca, która prosiła mnie, abym go strzegł jak oka w głowie, ani żadna inna mama, mądry rodzic, nie będzie miał nic przeciwko, jak oddam was, ich największe skarby, Panu Bogu i Matce Bożej. Bo choć teraz wydaje się, że pod ich opieką w domu jesteście bezpieczni tylko dlatego, że jesteście jakby w ich niewoli miłości. Często można powiedzieć, że dziecko nie ma niemal nic do powiedzenia, w sensie decydowania. I to jest dobrze. To jest niewola miłości. Oddane całkowicie pod opiekę osób, które go kochają prawdziwie, nie tylko teoretycznie, ale prawdziwie. Oddałem zatem te największe skarby Panu Bogu bez zawahania. A potem na mszy z ich udziałem
Powiedziałem tym, którzy tu byli w świątyni, właśnie o tym fakcie. Oddałem wasze dzieci Panu Bogu bez zastrzeżeń, bez żadnego aneksu i jakichś wyjaśnień małym druczkiem. I myślę, że kiedy będą w takiej niewoli, bo tego słowa, tego określenia użył święty Maksymilian Kolbe, on się oddał w macierzyńską niewolę miłości Matce Bożej. Tak samo błogosławiony Stefan Wyszyński oddał się całkowicie w niewolę miłości Matce Bożej. Podobnie święty Maria, Ludwik Maria Grignion de Montfort, święty Jan Paweł II, wielu, wielu nie tylko świętych ogłoszonych przez Kościół, ale też wiem, że wielu ludzi wierzących, których znam osobiście i poznałem, oddali się Matce Bożej, Panu Bogu bez zastrzeżeń, w niewolę miłości. Żeby Bóg decydował o wszystkim, bo wtedy szczęście moje jest gwarantowane. Już tu na ziemi, ale przede wszystkim w niebie. I kiedy właśnie czytałem tę Ewangelię, tę scenę i takie obrazy stawały mi przed oczami, kiedy patrzyłem na te dwie ubogie wdowy z dzisiejszego Słowa Bożego i kiedy wsłuchiwałem się w ten fragment listu do Hebrajczyków o Jezusie, który stał się najdoskonalszą ofiarą dla naszego szczęścia i zbawienia, gdy oddał się na krzyżu cały i bez zastrzeżeń. Oddał wszystko, co miał, czyli swoje życie. I tak jest dobrze, i tak jest prawidłowo, i tak jest najlepiej, kiedy człowiek kochając oddaje bez zastrzeżeń wszystko. Panu Bogu oddaje swoją rodzinę, swoje życie, liczy się z wolą Bożą. Kiedy człowiek w miłości do drugiego człowieka nie oddaje siebie tylko tak w połowie, tylko tak troszkę, tylko tak na parę lat, ale całkowicie. Tu mam przed oczami jednego tatę, który styrany i zmęczony po całym dniu w swojej firmie, kiedy wracał od klientów, i padał na twarz, jak się to nieraz mówi. A jego synek po prostu czekał cały dzień na niego. I mówi, tata, pojedziemy na basen, bo mam ochotę popływać dzisiaj. Przełknął gorzką pigułkę swojego zmęczenia i całodziennego szamotania się z klientami, przykrych sytuacji. Spakował rzeczy na basen i pojechali. I spędzili jeszcze ze sobą dwie słodkie godziny. Miłość to oddawanie siebie bez zastrzeżeń i całkowicie. I gdy uboga wdowa oddała tą swoją ostatnią porcję pożywienia prorokowi, stał się cud, który pozwolił jej przeżyć z synem jeszcze wiele, wiele szczęśliwych lat, ponieważ otrzymała w zamian za tą ostatnią porcję otrzymała dzban oliwy i worek mąki, który się nigdy nie wyczerpał. Bardzo symboliczny obraz. Kiedy odda się Bogu wszystko, co się ma, a moi drodzy, często to jest niewiele. Cóż my możemy Panu Bogu dać? Panu Bogu! Ani mu nie jest potrzebna żadna materia, ani nasz dom, ani nasze pieniądze. Co my możemy mu oddać? To, co tak naprawdę mamy, swoje życie, tylko i wyłącznie. I kiedy patrzę na tą wdowę, która wrzuciła ten jeden grosz, dla wielu bogatych było to tyle, co nic, a została pochwalona przez Jezusa Chrystusa, że dała najwięcej, bo oddała wszystko, to mnie dzisiaj zachęca i skłania do refleksji, abym i ja w swojej miłości do bliźniego i Boga oddawał wszystko, i aby was tutaj obecnych do tego zachęcić. Amen.